Wow, to jest coś innego, nie? Czy wy to widzicie? Co się wczoraj odwaliło? A szkoda gadać, szkoda gadać. Będę jechał Eclipse'em. Eclipse'a mam już mocno stunigowanego. Właściwie jak cokolwiek z nim zrobię, to już jest w klasie A+. Właściwie on nie jest w klasie A+. Jak cokolwiek z nim zrobię, to jest w klasie S od razu, o. Więc już się mocniej tutaj go nie da przerobić. No i chodźmy na kwalifikacje. Ogarnąłem, w jaki sposób można unikać policji. Też wam dzisiaj myślę, że wszystko opowiem, jak zaczniemy nowy tydzień, a w przyszłym tygodniu też myślę, że będzie grubo. I zdobyłem sobie w międzyczasie nowe samochody. Pokażę wam jakie. Będziemy sobie je też oczywiście tunigować. Jest to James Bond. On już jest trochę pretunigowany. I udało mi się zdobyć Lotusa Exige'a. Tak, okazuje się, że jak w jednym tygodniu nie zdobędziesz sobie jakiegoś samochodu, to ten samochód, czy w jednym dniu, nie? To ten samochód wraca w jakimś tam następnym dniu jako auto do zdobycia, także ja miałem straszną spinę, jak nie zdobyłem tego Exige'a, czy potem Lancera, potem jeszcze coś innego, ale okazuje się, że te samochody co jakiś czas tam rotują, nie? Więc nie ma stresu. Tak samo z Jamesem Bondem. Ten samochód nie podoba mi się wcale, ale my sobie go przerobimy tak, żebyśmy spróbowali, znaczy... Może będzie nam się podobało, zobaczymy. Lotus jest ładny, chociaż ten nadkola ma niezbyt. Będziemy musieli go też oczywiście przetuningować, ale do tego sobie dojdziemy. Najpierw lecimy kwalifikacje sobotnie, gdzie do wygrania jest Victoria i musimy sobie jeszcze zdobyć samochody z klasy, samochód jakiś z klasy S, albo zrobić jakiś i mieć samochód do klasy S+, ale w następnych tygodniach będziemy mieli też fury ciekawe do zdobycia. Dobra, lecimy. Będziemy oczywiście Eclipse'em jechać. Już, wiecie co, ostatnio mówiłem wam, że ten Eclipse jest do dupy, ale wygrywam nim wszystko praktycznie. Jeśli jest mega długa, prosta czy coś, no to wtedy ciężko jest nim wygrywać, bo prędkość maksymalna nie jest za wysoka. Wow. I wiecie co zauważyłem? Jeszcze dużą różnicę między samochodami, to znaczy na przykład między muscle carami a importami, dlatego że importy na przykład lepiej skręcają, ale mają na przykład gorsze przyspieszenie, co jest takie oczywiste niby, no nie, ale w każdej grze jest inaczej i w tej grze jest to dosyć odczuwalne. Na przykład w Fordzie możemy sobie zrobić tak, żeby każdy samochód... Właściwie tam różnica między prowadzeniem tych samochodów wszystkich jest bardzo marginalna. Generalnie wszystkie samochody prowadzą się prawie tak samo, no nie? A tutaj różnica jest kolosalna między autami, co mi się bardzo podoba, jest mega fajną rzecz. Dobra, nagadałem się. Ładne niebo teraz? O, faktycznie. Może jaką fotę zrobimy, czekaj. Tryb zdjęć. Ciekawe. Ej, tutaj jest, kurde, idealnie taki... Japan klimat. Ja nie wiem, wy to czujecie? Tutaj w tym miejscu akurat. Jeszcze, wiesz, drzewa zrobić by na czerwone czy coś, nie? I tak, japońskie blachy powinniśmy też dać, bo tutaj są. I naprawdę wyglądałoby to ciekawie, no nie? O, i można zrobić... Czekaj. Nie. O, i można zrobić sobie coś takiego. Taką ładną fotę. Kurde, ale mi się ta maska podoba, ona mi tak strasznie przypomina pierwszego Undergrounda. Wy nie macie pojęcia, ja się tak długo jarałem tym zwiastunem. I ten Need for Speed do tego... Tak mi, takie mi wspomnienia wraca z tego pierwszego Undergrounda, że to jest szok, jak jeżdżę tym Eclipse'em. To tylko fani Need for Speedu zrozumieją tak naprawdę. Naprawdę to jest... Jeszcze jest Acura RSX, która mi mocno przypomina Undergrounda jedynkę. Dobra. Czy ja wiem, czy na miniaturkę? Nie, tak sobie po prostu zrobiłem, bo wiesz co, lubię sobie obrabiać potem fotki, czy to z Forzy, czy to z jakiejś Assetto Corsy, ale tutaj w Need for Speedzie też można zrobić dosyć ciekawy sposób te zdjęcia. Dobra, jedziemy. I kwalifikacje numer 2. Znowu jadę, o, ale tutaj to super wygląda, wow. Kwalifikacje numer 2, znowu, o, tutaj mi się te zrobiły, będzie brzydko w zdjęciu wyglądać. O, ale tu fajnie wygląda, to tam jakiś ten, jakaś taka mgiełka gdzieś dalej, ekstra. Wygląda jakby to było, o, ale pięknie, wow, człowiek. Ja, to jest coś innego, nie? Że ten budynek w tle sobie zrobimy, zobacz. Wiadomo, że to nie są takie realistyczne zdjęcia jak z Assetto Corsy czy coś, ale to jest to po prostu takie, wiesz, marzenie, no nie? Dajmy sobie coś takiego. O, o. Po obróbce to będzie taki sztos. A ty w zdjęciu widać strefę pomiarową? A ciul tam.
jak mówiłem, człowiek z pasją. No, no nie jest to takie realistyczne zdjęcie, no, ale chodzi o to, żeby było ładne, no tutaj akurat złapaliśmy to niebo, bo się nam złożyło, że jest takie ciekawe, nie? Dobra, jedźmy już na te kwalifikacje, bo ja to lubię sobie tak, wiesz, pobawić się tą grą. Ale chyba o to chodzi, no nie? Widzicie, że ja tę karierę strasznie długo przechodzę. Już bym mógł faktycznie wszystko przejść, jakbym tylko i wyłącznie na karierze się skupiał. Ja tutaj sobie jakieś, o, graffiti zbiorę, tutaj sobie coś pogadam z wami. Tu gdzieś samochód przetuninguję, 40 razy sfejluję wyścig. Dobra, jesteśmy na zlocie. No i teraz tak, rywale są ci sami co byli. Zobaczmy zawody. I tu mamy same zawody w klasie A+, to dobrze. Wpisowe 50 tysięcy, zobaczcie, ledwo mi starcza, mam 57 tysięcy. Dużo, ale mam nadzieję, że kasy też będzie z tego dużo. Oby. Dobra, bierzemy Eclipse oczywiście, startujemy. Jak skończysz karierę, będziesz... Nie wiem, co będę robił, jak skończę karierę. Nie chcę kończyć. Dobrze mi się gra w tego Need for Speeda, to jest gra, której nie chcę szybko skończyć. Dobra, zajmij pierwsze miejsce, by się zakwalifikować. I tutaj standardowo eliminacje, nie? Więc jak kogoś tam, ktoś zostanie na ostatniej pozycji, to zostanie wyeliminowany. Okej, nie było żadnych zakładów, więc lecimy. Tak, nagroda to spersonalizowany wóz. W poprzednich kwalifikacjach był Defender, którego sprzedałem, no nie potrafiłem nim jeździć. Pewnie można byłoby go do czegoś zrobić, ale olałem temat. Dobra, startujemy. Chętnie zobaczę, jak się ścigasz. W tym samochodzie kupiłem sobie dodatki do Nitra, więc jeśli pokonuję zakręt przyczepnie, to wtedy szybciej ładuje mi się Nitro. O. Jeśli coś tam jeszcze robię, to mi się Nitro szybciej ładuje. Generalnie wszystko pod Nitro. Tutaj warto przez stację też przejeżdżać, bo ona też dodatkowo ładuje Nitro, nie? Więc teoretycznie, jak na tym pierwszym etapie będziemy jechać cały czas, wiesz, z Nitrem, no nie? Przez te wszystkie ładowania Nitro. Są też różne perki do samochodów, które pomagają w pościgach. Przydałoby się zrobić taki typowo pościgowy samochód jakiś. Jakiegoś SUV-a albo pick-upa czy coś takiego. Ale właśnie, jeśli chodzi o te pościgi, bo miałem wam wrócić do tego tematu, jak to tu wygląda? Widzicie, miałem ostatnio problem z piątym poziomem pościgu, że w nocy nabiło mi się, wiesz, wysoki poziom mi się nabił i... Inaczej, w dzień mi się wysoki poziom nabił i wbiłem na noc i od razu mnie policja złapała i było po nocy, no nie? Tam był jakiś samochód do zdobycia. Można tego uniknąć, wystarczy wyjechać na noc innym samochodem, nie? Jak będziemy chcieli sobie coś tam robić. I na zlotach, jak wyjedziemy sobie na sesję, to na zlotach też można zmieniać sobie auto. Wystarczy wejść sobie do zlotu. Tutaj mówi do was Lucek z przyszłości i niestety ta opcja ze zmienianiem samochodu nie działa. I wybrać jakieś inne auto i nie robić żadnego wyścigu, tylko wyjść ze zlotu i mamy zmienioną furę. Nie wiedziałem o tym, tutaj nie można sobie tak, wiesz, wejść do menu głównego, wybrać inny samochód i ten. Tylko trzeba właśnie pojechać na zlot i to zrobić. Za ile sprzedałem Defendera? 60 tysięcy? Coś takiego, nie? Naprawili już to, że pod list ja się baguję pod mostem i możecie złapać? Nie wiem. Miałem taką sytuację w nocy, jak grałem dzisiaj i... Może wyjdzie jakiś patch premierowy, który to ponaprawia. Nie sprawdzałem. Teraz, jak włączyłem grę, to nie było żadnej aktualizacji, także... Dobra! Wiecie co, jak już wymaksujecie sobie furę w jakiejś klasie, to nawet na tym poziomie najtrudniejszym, na którym gram, nie jest tak trudno z nimi wygrywać. Właściwie jest nawet dosyć łatwo. Same wyścigi nie są jakieś trudne, jak już masz odpowiednie auto zrobione, ale trudna jest ta cała otoczka, nie? Czyli te powtórki, jak chcesz coś tam konkretnie zdobyć i tak dalej. To jest takie czasami, och.
wszystkim. Jednostka przechwytująca całego się do paniku. Ten głos prowadzi jakiś samobójca. Trzeba przedzić te kanalie i ją spowodować. A, mogłem ze skrótem pojechać, kurde. I zauważyłem, że policja podczas wyścigu, jak ktoś jedzie na pierwszej pozycji, to też gdzieś tam próbują łapać tego pierwszego kierowcę, ale to wygląda na tej zasadzie, że oni po prostu jadą w jego pobliżu, ale nie próbują go taranować. Chodzi mi o przeciwników w wyścigu, nie? Więc gdzieś tam oni teraz mogą nawet pojechać chwilę do przodu, ale jedyne co będą robić, to jechać koło niego i nic mu nie zrobią. Więc, kurde, gracz ma podwójnie przedupczone. Ej no! No ej! Kuźwa! Trzecią pozycję muszę mieć. Dawaj nitro szybko. I to jest właśnie policja. Oni tylko ciebie taranują, nie? Na tym też polega trudność. Kurde, ej, bo czwarta pozycja nie jest dobrze. 92, ja pierdolę. Przed samym tym. Nie, dobra, powtarzamy. Och, dobra, mogę ponowić. Jezu! Ciężka sprawa. Czy próbowałem na kierownicy? Nie próbowałem. Mi się bardziej podoba ten Need for Speed. Moim zdaniem jest to najlepszy Need for Speed, jaki powstał w ostatnich latach. Bije na głowę Paybacka, jest lepszy od Hita. W Hicie były tylko miotacze ognia fajniejsze. Co to było? Byłem w Urusie przez chwilę. O Boże. Nie, serio. Dużo, dużo lepszy gameplay jest. Dużo lepsza jest to rozgrywka. Faktycznie jest to Need for Speed takie jak dawniej. Jest trudniejszy przede wszystkim też. Lepiej się skup! Przed ciekawy podejrzany. Cholera! Załatwiono to! O kuźwa, co jest? Ty. No patrzcie, tylko mnie atakują, nie? Tam z przodu sobie gościu jedzie, wiesz, na lajcie, czy do typa jest. I policja ma ich totalnie w dupie. Także jest naprawdę trudno w tej grze. Patrz, nawet nie próbują do niego podjechać, nie? Tylko się czają na mnie. Raz się rozwali, się małe szanse na wygraną. No tak, tylko że tutaj się też szybko te pojazdy resetują, to jest duży plus. Ale faktycznie... jest ta gra trudna, no to jest jeden z pierwszych takich Need for Speedów od dawna, który faktycznie jest trudny. Gdzie jest to wyzwanie przejść na wysokim poziomie w miarę... O ty, ja mam prawie rozwaloną furę. No i widzisz, kuźwa, prosto na ciebie. I tamtą babkę kompletnie ignorują, nic jej nie robią. Moja fura ledwo żyje. Dobra. Po tych kwalifikacjach... O kurde. No, powiem wam, że tutaj jakoś lepiej chyba grają albo coś. Przez stację jedziemy. Dobra, przejedźmy. Nie wiem, czy nie, po tym wyścigu nie będę musiał z policją się bawić. A tu jest tak, że jak podczas wyścigu rozwalisz sobie furę i ukończysz ten wyścig, to będziesz musiał się rozwaloną furą z policjami spychać wtedy. Z policjami, z policjantami. Wymarzony driftobus? Taki, który będzie dużo punktów napierniczał. Jestem szybka. Dobra, i trzy postaci mamy do pokonania. Zapowiada się ciekawie. Tu mamy hopę. Trzymaj się celu! O, na tych nowych oponach jest przyczepna Eklipsa, kurde. Dużo lepiej.
Tylko jeszcze widzicie wolny, nie? Tak rozpędza się do 200 w godzinę. Z kolei mam, zrobiłem sobie drugiego muscle cara do driftu. Wiecie, tą barakudę miałem, inaczej, do wyścigu sobie zrobiłem tą barakudę. Ja ją miałem wcześniej do driftu zrobioną. I powiem wam, że zupełnie inny feeling z jazdy właśnie. To co wam mówiłem na początku, nie? Że inne, znaczy różne klasy samochodów inaczej jeżdżą tutaj. To jest odczuwalna różnica, czyli ten... ta Barracuda no jest dużo lepsza na przyspieszenie niż Eclipse, ale no w zakrętach gorzej, nie? Ciekawe właśnie jak jest z Lotusem. Lotusa sobie zdobyłem. Będziemy musieli go sobie przetunigować i sprawdzić może do klasy S czy coś. Powinien być dobry. Lotusy generalnie w rzeczywistości są też mega dobrymi autami na tory. I tutaj nie powinno być inaczej, nie? Ten Forza jest teraz w wygraniu, wygląda jak NASCAR? Zaraz zobaczę. Ja jeszcze go nie miałem. Dobra, mamy. 100 tysięcy dostałem, czyli 50 tysięcy do przodu, bo wpisowe to było 50, nie? Okej, okay, o co tu chodzi? Hej, hej, nie przejmujcie się! Zrobię dobry użytek z tej kasy. Przydadzą się nowe trampeczki. Hej, Tess! Co jest? Co jest? Ludzie uwielbiają takie łzawe historie, to jest! Mój post z twoim bifem z jas robi furorę. Lecą lajki, lecą suby i leci... kaska! Stawiasz na mnie? No, nie tylko. Nigdy nie stawiam na jednego konia. Zaraz. Stawiasz, że przegram? Nie bierz tego do siebie, Speedy. Zrozum, wiem, że stać cię, żeby to wygrać. Ale co szkodzi postawić na kogoś innego? Jak wygrasz, to zarobimy. Jak przegrasz, i tak zarobimy. Ha? Kumasz? Tak, kumam. Ale kto przyjmuje zakłady? Nieźle kombinuję. Ten Alek, który organizuje wyścig? To on przyjmuje zakłady. Co znaczy, że zrobi wszystko, żeby wyjść na swoje. Co z tym zrobimy? Jak mówiłam Rajdelowi, mam zamiar wygrać. Poczułam to. Mam parę pomysłów, jak możemy zarobić więcej. Idź zjedz kanapkę z wołowiną i skoncentruj się. Okej. Okay. Elegancko, zrobiliśmy sobie kwalifikacje drugie. Wygraliśmy nowy samochód. O, odblokowaliśmy GTR-a. 148 tysięcy? To jest niedużo. Pokaż, pokaż. Cofała. To za zemsta. Która to klasa jest? To jest klasa A+. Zgadzam się, ale rozumiem. Wow. To jest coś innego, nie? Czy wy to widzicie? To jest jakiś... Nie wiem, co powiedzieć na ten tunik. To jest zupełnie inny pojazd. Okej, okay, a zobaczymy sobie inne bodykity. I tak, tutaj jest ten najbardziej hardkorowy. Tu mamy wersję offroadową Victorii. Tylko, że teraz jest obniżony, moglibyśmy sobie podwyższyć, nie? Tutaj mamy z lekkim bodykitem. I tutaj mamy taki już najlżejszy bodykit. Taki, wiesz, bieda edition. Ale to jest coś innego. Ej, to chyba każdy samochód ma jakiś taki przesadzony bodykit, no nie? Dobra, możemy sobie... To fura jest już moja. Możemy sobie trochę wyżej zawieszenie zrobić. Negatywu ja nie lubię w samochodach, dlatego sobie prostuję te koła. O, i teraz jest perfekcyjnie. Moim zdaniem teraz wygląda dobrze. Ja wiem, że negatyw jest trochę taki stylowy czasami, nie? Ale ja jakoś tego nie lubię w samochodach. Tu mamy czarny dym już, o kurde. Dobra, niech będzie. A właśnie, ja się dawno dźwiękiem wydechu nie bawiłem. Posłuchamy sobie. Ale strzelanie już nie jest to samo, co w hicie. Nie ma tych miotaczy ognia, ale mi tego brakuje. Ja chyba sobie specjalnie hita odpalę, jak przejdę, wiesz, Unbound, żeby popatrzeć na te miotacze ognia. Musimy zrobić petycję, żeby wrócili te miotacze ognia do samochodu. Już to było zajebiste, kurde. Brakuje mi tego, nie? Co jest z tym autem? Dobrze, robione jest. Możemy nim wyjechać na chwilę, zobaczyć jak będzie śmigać. Jest w klasie A+, mamy jakąś kasę, więc... Moglibyśmy spróbować wymaksować w tej klasie. Silnik tutaj mamy 6,6 litra V8. Nie brzmi ładnie jak na taką pojemność, no nie? O, to brzmi lepiej. I to jest podstawowy silnik tak w ogóle. A nie, to są dwa podstawowe, tak? Oba mam posiadane, wow.
No to ja wolę ten dźwięk. Ale samochód ląduje wtedy w klasie B. No właśnie, bo tu mamy pewnie jakieś części już do tego silnika poinstalowane, nie? Nie opłaca mi się go nie używać, zwłaszcza, że mam tylko 100 tysięcy. To ledwo mi starczy na tuning, żeby wymaksować samochód w klasie A+. Ale zanim będziemy coś przy nim robić, sprawdźmy, co mamy do roboty w niedzielę. Więc tak, mamy coś za 3 tysiące, mamy coś za 5 tysięcy, coś za 20 tysięcy, ale już w klasie S. To już jest klasa S. Tutaj mamy coś za 12 tysięcy i za 10 tysięcy. I słuchajcie, no nie, no to musimy mieć coś w klasie S.